Cześć, witajcie na kanale Pracownia eCard. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje zamówienie z Dekturkowa. Część jest to zamówienie z Design Teamu, a część moje własne zamówienie. Dostałam gratis, jak widzicie, akurat dwie dekturki ślubne, druga bardzo fajna, urocza, samochodzik i młoda para. Kolejne to są takie szpulki, znaczy szpulki, takie przedziałki między szpulki wstążek. Tak jak tutaj widzicie, wkładamy wstążkę i można sobie spokojnie wyciągać. Zamówiłam też sporo, zaraz zobaczycie, shakerów. Bardzo fajną mają ofertę właśnie Dekturkowo tych shakerów. Tutaj będą gwiazdki. Oprócz gwiazdek też będą takie tagi urodzinowy i taki tag albumowy. Można dołączyć jako właśnie albo jako shaker, albo można coś tam pokombinować i też użyć to w ogóle jako takie tagi bardzo fajne. Tutaj jeszcze taki tag też urodzinowy w trochę innej formie. I shaker, taki właśnie aparat. I lakier do paznokci w ogóle, wow, bardzo mi się spodobał. Tu znowu gwiazdki. Tu mamy borderki bardzo fajne. Jeden jest taki warstwowy i dwa takie pojedyncze. I jeszcze raz właśnie ten tag urodzinowy jako shaker i piękny diamencik też może być shakerem. Tutaj mamy kilka takich szatek bardzo przydatnych właśnie gdzieś tam do boksów chrzcielnych czy kartek jako takie wypełnienie. I tu się męczymy dalej z otwieraniem. I tutaj słuchajcie, lecimy. Jest piękne drzewo od jakichś japońskich kartek czy w ogóle jakichś takich roślinnych. Napisiki, mąż i żona w dniu ślubu i tutaj też w dniu ślubu bardzo fajnie podobają mi się te kształty. W dniu urodzin wszystkiego najlepszego. A i to mój lokuś oczywiście w kadrze musiał się pojawić. Nie pierwszy zresztą raz. Mamy puchar, mamy piłkę, piłkarza mamy. I mamy też, za chwilkę tutaj zobaczymy co będzie, pierwsze, tak, to jest piękny grawer na ślub i jeden roczek z misiem. Tutaj w następnej paczce zobaczycie za chwilkę bardzo dużo ramek, pięknych ramek, do których zobaczycie potem co będzie pasowało jeszcze z tego zamówienia. Mamy też piękne listki ażurkowe, uwielbiam te listki. Mamy napis pamiątka Chrztu Świętego, no i właśnie te ramki, o których Wam wspominałam, bardzo fajne kształty mają, bardzo ładne mają te falbanki, ażurki. I kilka napisów, Just Married, w dniu ślubu i jeszcze takie właśnie narożniki, różne ornamenty. I następna paczuszeczka to będą też napisy, trochę ramek, zaraz zobaczycie jakich. Ja już tych ramek trochę prac wykonałam, także mogliście je widzieć u mnie na stronie. Tu mamy pamiątka bierzmowania, rocznica ślubu. Piękna ramka pasująca do siebie, można fajnie połączyć to na okładce i gdzieś tam w środku. Rocznica kapłaństwa, pamiątka bierzmowania, lokuś oczywiście to mi dzielnie pomaga. Kochanej mamie chrzestnej, on i ona, kochanym rodzicom i też kochanemu chrzestnemu. I bardzo fajne ramki, też właśnie albo pojedyncze, albo takie podwójne. Też sprzedają się do pudełka z okienkiem, druga może być na kartce. I moje ulubione, po prostu te grawerowane listki, po prostu przepiękne są. Tutaj już Janinka się czaiła, więc moją Jane'ę też Wam pokażę. Potem sobie na końcu filmu przycupnie. I Loki swoim ogonkiem też macha, tutaj pomaga. I tutaj drugi raz ten sam grawer. I piękne, cudowne, po prostu śliczne dekturki z okazji Dnia Matki, zresztą nie tylko, ale po prostu urzekły mnie swoją delikatnością, piękne. I tutaj jeszcze takie dzieciątko, sówka, jednorożec i para młoda. Tutaj bardzo fajna kratka na wypełnienie, na jakieś tło. I właśnie, to są, słuchajcie, takie borderki, które super sprawdzają się na grzbietach albumu. Tutaj można przewiązać jeszcze wstążki i bardzo fajnie pasują do nich właśnie te ramki, które można wykorzystać na przedzie albumu, kartki, a to tam dalej. Także zapraszam Was na Dekturkowo, czekajcie na inspiracje, no i do zobaczenia. Pozdrawiam Was, pa!